Natalia Schroeder mówi o wstręcie do jedzenia i zarzuty o promowanie niezdrowej szczuplości. Walczę z tym. Natalia Schroeder była niedawno gościem w programie Magdy Molek w Moim Stylu. Piosenkarka porozmawiała z dziennikarką m.in. o swoich problemach ze stresem. A co się z tym wiąże? Równie z jedzeniem. Piosenkarka kilkukrotnie znalazła się bowiem na celowniku internautów, którzy wytykali jej zbyt szczuplą sylwetkę. Schroeder w rozmowie z Molek sama przyznała, że jej zoladek plata jej figle i reaguje na to, co aktualnie dzieje się z jej życiem. U mnie dużo rzeczy się wiąże z jedzeniem. Mój zoladek mocno reaguje na to wszystko, co się dzieje w moim życiu. Na stresy, na dobre, na złe rzeczy. Lubi mi platać figle i ciężko jest przewidzieć, jak się zachowa w danym momencie, opowiadała. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dalej przyznała, że z podobnymi problemami musi mierzyć się również jej mama, u której stres także bezpośrednio wiąże się z jedzeniem. Natalia zwierzyła się, że nigdy nie zajadała stresu, a stres zjadalia. To nawet nie musi być jakiś stały stres, który trwa sobie, to może być jeden krótki bodziec. Jakie zdanie zasłyszane, które mnie stresuje? I ja mam z głowy cały dzień, jeśli chodzi o jedzenie, zalila się w rozmowie z Molek. Piosenkarka nie ukrywa jednak, że uwielbia jeść i jedzenie sprawia jej przyjemność. Jednak zdaje sobie sprawę z tego, że jest ono w jakiś sposób zaburzone. Nie jest tak, że jestem z tego dumna, że jestem zadowolona, że tak jest. Rzeczywiście moje jedzenie jest w jakiś sposób zaburzone. Chociaż kocham, uwielbiam jeść. Jedzenie sprawia mi gigantyczną frajdę, przyjemność. Mam potrawy, które mogłabym tonami zajadać, ale wtedy, kiedy dobrze się czuję. Jak dzieje się coś, niezależnie, czy to jest skrajnie świetne, czy skrajnie dobre. To mam swego rodzaju, nawet już tak używając z grubszego słowa, wstręt do jedzenia, mówiła. Na koniec przyznała, że stara się walczyć z tym problemem, dlatego tak bardzo dotyka jej komentarze, w których czyta, że promuje niezdrowa szczuplość czy że propaguje niezdrowy tryb życia. Nie zważaj na to, jakie jest źródło tego, że tak wyglądam, zakończyła.